Dzień dobry, Łukasz Kocur. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę Dnia Echo 24. Dziś w naszym studiu moi i Państwa goście, pan Krzysztof Balawajder, prezes zarządu Polbus PKS. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. A także Dariusz Kuś, prezes zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A. Dzień dobry, panie prezesie, również witam bardzo serdecznie. Na lotnisko we Wrocławiu, panowie, można w takim razie dojechać już nową linią autobusową. Ta linia już nam krąży od dobrych kilku tygodni. Airport Express, dopasowany do godzin przylotów i odlotów, to już wiemy, większości samolotów, które w porcie lotniczym we Wrocławiu lądują i odlatują, no ale co za tym idzie, chyba też w prostej linii przede wszystkim dopasowane do potrzeb samych turystów. Powiedzmy na początku naszym telewizom i Dolnoślązakom, czy to tak było i tak się złożyło w naszym regionie, że sami klienci gdzieś tam innymi kanałami zaczęli dopytywać o to, jak bardzo sprawnie i w alternatywny sposób dojechać do lotniska, no bo przecież do lotniska możemy dojechać własnym samochodem, taksówką, nawet komunikacją miejską, ale to też różnie bywa. A tutaj nagle kolejna oferta. Jak to się zaczęło? To może ja odpowiem. Oczywiście dokładnie tak było. Wydawało nam się przez długi czas, że tych form dotarcia na lotnisko czy odjazdu z lotniska jest wystarczająco dużo. Lotnisko jest zlokalizowane blisko centrum miasta. 10 km to jest jak na skalę europejską naprawdę bardzo blisko. Oferta parkingowa, czyli dojazd własny samochodem, wydawało się, że jest to dobra oferta. Mamy bardzo niskie ceny parkingów i po obrotach widzieliśmy, że pasażerowie chętnie z tego korzystają. Autobus miejski, który jeździ co 15-20 minut, dobra oferta dla tych, którzy korzystają z komunikacji publicznej. Wreszcie dla wszystkich pozostałych taksówki, które korporacje takie rekomendowane przez lotnisko obsługują postój taksówek. Wydawało się, że to jest oferta wystarczająca. Okazało się, że pasażerowie zaczęli delikatnie zgłaszać takie zapotrzebowanie, szczególnie ci, którzy dojeżdżają do Wrocławia z innych miejscowości. Są dzisiaj podwożeni przez rodzinę, znajomych. Jest to dla nich pewien kłopot. Angażowania właśnie rodziny czy znajomych i tutaj deklarowali, że byliby skłonni zapłacić trochę więcej niż za komunikację miejską, ale mniej niż za taksówkę na taki dojazd pod drzwi lotniska i stąd pomysł na uruchomienie takiego projektu. Panie prezesie, to bardzo króciutko dopytam. To w sumie nie jest taka oczywista oczywistość. W takich kategoriach dziwnych chciałem jeszcze dopytać, patrząc nawet na inne porty w skali Europy, że rzeczywiście tego typu alternatywny środek transportu jest stosowany w tak dużym porcie lotniczym, co by nie mówić, jaki jest na Dolnym Śląsku? W pewnym sensie oczywiście tak. Lotnisko, jak powiedziałem, jest zlokalizowane bardzo blisko centrum miasta, więc i dotarcie autobusem miejskim i taksówką no jest stosunkowo szybkie i wygodne. Dlatego cieszę się, że znaleźliśmy takiego partnera, takiego operatora, jakim jest Polbus, ponieważ tutaj istotna okazała się też jakość tej oferty. To, żeby autobus był odpowiednio wygodny, żeby miał tam funkcje typu bezpłatny internet na pokładzie, żeby rzeczywiście przez nawet korki miejskie potrafił się przebić stosunkowo szybko, szybciej niż autobus. No tak, bo tego naszym telewidzom nie powiedzieliśmy, to bus pasy, ale wstrzymuję się jeszcze rzeczywiście z tą techniczną stroną i logistyką, jak to wygląda ze strony drugiego operatora. Dziękuję panu prezesowi za punkt widzenia portu lotniczego Wrocław. Panie prezesie, no tak się zdarzyło, że rozpoczęliście państwo ten pospieszny kurs. Powiedzmy w takim razie na początek, jak często tak naprawdę będzie ta linia kursowała? Gdzie przede wszystkim można wsiąść i wysiąść? Bo tam, jeżeli dobrze pamiętam, chyba tylko jeden przystanek, tak, co też ma wpływ oczywiście na czas przyjazdu po prostu, w prostej linii. Tak, funkcjonujemy 22 razy na dobę. W tym momencie jest to częstotliwość co 50 minut. Natomiast nie ukrywam, że jesteśmy już gotowi na kolejny etap, czyli taki, jeżeli będziemy widzieli, że zainteresowanie pasażerów jest duże, a powiem szczerze, że ten pierwszy tydzień obserwacji, bo funkcjonujemy od Mikołaja, czyli od 6 grudnia, jest bardzo obiecujący. Przewieźliśmy już niemalże 1000 pasażerów, co jest ilością, która jakby przekraczała moje najśmielsze marzenia za ten czas. Także widać, że zarówno pasażerom portu, jak i podróżnym, którzy rozpoczynają tą podróż chociażby na dworcu Wrocław, ta oferta bardzo przypadła do gustu. Także na ten moment 50 minut odstępu, natomiast już jesteśmy gotowi na taką ofertę, gdzie te autobusy będą odjeżdżały co 25 minut. Mam nadzieję, że wrocławscy taksówkarze nie będą na mnie źli, ale to i cena chyba konkurencyjna, bo
bo tam nosi symboliczne 10 zł pokazuje. Mówię symboliczne, bo komfortowo rzeczywiście flota Mercedesa dowozi samych turystów. Jak to jeszcze wygląda faktycznie? Gdzie wsiadamy? To muszę dopytać, bo jasne, to chyba nie padło. Gdzie wsiadamy i gdzie wysiadamy w takim razie? I za ile dojedziemy? Dwie pętle, jedna w porcie lotniczym Wrocław, druga na dworcu Wrocław, jeden przystanek pośredni na Placu Dominikańskim. Na ten moment uznaliśmy, że będzie to takie miejsce optymalne, zapewniające stosunkowo dobre dojście do rynku, do hoteli, do całej strefy biur. I na ten moment jesteśmy z tego wyboru zadowoleni. Niemniej jednak cały czas obserwujemy zarówno trasy przejazdu, obserwujemy reakcje pasażerów, tak abyśmy ewentualnie mogli tę ofertę jeszcze bardziej dostosować do potrzeb pasażerów. Mówimy oczywiście w kategoriach poruszania się po naszej aglomeracji, po stolicy Dolnego Śląska, ale z drugiej strony mamy bardzo konsekwentną politykę Urzędu Marszałkowskiego i rozwój naszej dolnośląskiej kolei. Nie tylko oczywiście ten tabor w domyśle, ale rozumiemy, że jak popatrzymy na tą siatkę połączeń, nie z perspektywy portu lotniczego, ale właśnie tej naziemnej, no to też nam taka jasna i przejrzysta układanka zaczyna się robić, panie prezesie. To znaczy rozumiemy, że to może być też uzupełnieniem, no właśnie, prężnie rozwijającej się z drugiej strony kolei tutaj na Dolnym Śląsku. To też tak działa nawet pod kątem finansowym? Zdecydowanie tak. Nie tylko się na kolej nie obrażamy, ale wręcz jakby jesteśmy szeroko otwarci na współpracę, także w wypadku tego połączenia. Już na ten moment nawiązaliśmy współpracę z kolejami dolnośląskimi i dziś każdy pasażer kolei dolnośląskiej, który wsiada do naszego autobusu lotniskowego, może liczyć na 10% zniżkę. Podobne porozumienia podpisaliśmy także z lokalnymi przewoźnikami autobusowymi, PKS-ami z Oławy, Wołowa, Zielonej Góry, Jeleniej Góry i każdy z pasażerów tych przewoźników, który dociera do Wrocławia, dalej chce się dostać na lotnisko, może już dziś liczyć na tą 10% zniżkę. Jesteśmy w trakcie rozmów także z przewoźnikami dalekobieżnymi, chociażby takimi jak Polski Bus i myślę, że lada dzień będziemy tutaj mieli także dla pasażerów dobre wiadomości i jeszcze bardziej atrakcyjną ofertę, tak aby dworzec Wrocław, dworzec autobusowy stał się wygodnym i szybkim miejscem przesiadkowym dla tych, którzy dalej chcą się udać do portu lotniczego i lecieć w świat. Kolejny argument dla Dolnoślązaków, którzy wybierają rzeczywiście połączenia portu lotniczego Wrocław, no bo kiedy planują z własnego domu, choćby nawet z perspektywy Jeleniej Góry właśnie taką podróż, no to na pewno już nie muszą patrzeć w stronę Katowic, Krakowa i tak dalej, moglibyśmy wymieniać, bo już faktycznie prężnie nawet z domowego komputera to wszystko można zrobić. Tak, a nasz, dzięki temu jak wygląda nasz nowy dworzec, to można powiedzieć, że jeżeli wsiądziemy suchą nogą w Jeleniej Górze, to wysiądziemy tą samą suchą nogą w porcie lotniczym Wrocław, nawet nie moknąc, wjeżdżamy do podziemnego dworca, z niego wyjeżdżamy do portu lotniczego i jesteśmy już pod dachem opiekuńczego portu Wrocław. To nawet premier Morawiecki podczas Expo Bezę powiedział, jeżeli chodzi o ten dworzec wrocławski, że musi też iść za tą nowoczesną architekturą estetyka i coś, co po prostu trzeba zobaczyć. Więc o dworcu akurat dużo nie będziemy mówili, ale faktycznie warto w takim razie spróbować tej siatki połączeń, o której dzisiaj wstępnie rozmawiamy, nawet żeby zobaczyć, jak ta Wrocławia i cały Polbus też funkcjonuje, bo to też nam się tak ładnie ułożyło, że doczekaliśmy się takiej miejsca. Z drugiej strony jest jeszcze wątek samych biletów i bagaży. Wiemy, że ta oferta, taka informacja do mediów też się pojawiła. Bagaż wieziemy za darmo. Tak, bagaż wieziemy za darmo w nieograniczonej ilości. Także tutaj myślę, że jesteśmy takim bardzo przyjaznym przewoźnikiem. W autobusie mamy dostęp do Wi-Fi. Możemy płacić zarówno za bilety na stronie internetowej, u kierowcy. Możliwa jest oczywiście płatność kartą. Zarówno w polskich złotych, jak i w euro. Ta cena jest przeliczana na 2,5 euro. Myślę, że zwłaszcza dla tych turystów zagranicznych ta cena ma naprawdę mocno promocyjny i taki symboliczny charakter. To też ważna informacja, bo często nieraz bez gotówki sami się możemy w trasie złapać, że jakiś sposób płatności po prostu nie może zostać zrealizowany, a to na komfort podróży na pewno dobrze nie wpływa. I jeśli mogę jeszcze tutaj, jeśli chodzi o czasy przejazdu, też jesteśmy już tutaj po tym pierwszym tygodniu doświadczeń, wygląda to bardzo optymistycznie. Nawet w tym okresie największego korka ten przejazd nie trwa dłużej niż 38 minut, a poza szczytem jeździmy czasem w 23-24 minuty. Powiedział pan prezes o korkach. Panie prezesie, jak popatrzymy na to, co dzieje się nad polskim niebem, trudno mówić w kategoriach korków, no ale tak się zdarza też, jeżeli chodzi o pańską działkę, panie prezesie, że gdzieś tam jakieś opóźnienie z różnych przyczyn samego samolotu też się może wydarzyć. Jak to jest rozwiązane wtedy dla tych pasażerów i tego busa, kiedy mamy opóźnienie? Bus czeka w takim razie pod lotniskiem? Jak to wygląda? Tak, jest to rozwiązane w sposób taki, żeby było przede wszystkim wygodne dla pasażerów. W ciągu dnia, ponieważ tych rotacji jest stosunkowo dużo, przylotów samolotów też jest bardzo dużo, to autobus generalnie funkcjonuje według rozkładu. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się fala wieczornych przylotów, jak wiemy,
Na naszym lotnisku bazuje wiele samolotów, przede wszystkim linii niskokosztowych, ale też takich regularnych jak Lufthansa, LOT czy inne. I jest to zorganizowane w ten sposób, że ta fala lotów wieczornych, przylotów wieczornych jest rzeczywiście skoordynowana z godzinami odjazdu tego autobusu. Autobus po prostu czeka na przylot jednego, dwóch samolotów, jeśli one przylatują w ciągu powiedzmy 10 czy 15 minut, to rzeczywiście ten autobus czeka po to, żeby pasażerowie mieli czas na to, żeby wsiąść swój bagaż, wyjść z lotniska i podejść do autobusu. Także jest to skoordynowane, jest to współpraca naszych ludzi, kierowcy autobusu po jednej stronie, naszych koordynatorów obsługi pasażerskiej. Także wydaje się, że to funkcjonuje w sposób taki, jaki jest oczekiwany przez pasażerów. To jest najważniejsze. I znając statystyki wypełnienia tych autobusów, mam wrażenie, że właśnie te wieczorne rejsy cieszą się pewnym szczególnym zainteresowaniem ze strony pasażerów. Wtedy już tej komunikacji, powiedzmy, publicznej jest trochę mniej, no bo wieczorem wiadomo, że gęstość tych rejsów nie jest zbyt duża. I dokładnie produkt, który wspólnie oferujemy, no spełnia te potrzeby, spełnia oczekiwania. Także obserwujemy to bardzo, bardzo detalicznie i po stronie Polbusu, i po stronie lotniska. No chcemy zrobić taki produkt, który po prostu będzie świetnie funkcjonował przez długie miesiące, długie lata. A za każdym projektem tego typu, panie prezesie, oczywiście jest też tak, że to sztab ludzi, logistyków pracuje nad tym wszystkim. Tam nic nie dzieje się z przypadku, przecież każda sekunda, wręcz czy minuta jest wyliczona. Często w tym studiu również rozmawiamy o takim okresie zimowym, wakacyjnym, ale gdybyśmy chcieli zejść o poziom niżej, panie prezesie, możemy powiedzieć i państwo może macie jakieś statystyki, którymi dysponujecie, że jakieś konkretne godziny są najbardziej oblegane pod samych turystów Wrocławskiego Portu Lotniczego? To się tak dzieje, że mamy w ciągu dnia jakiś czas, gdzie jakieś przesilenie nam po prostu następuje? Oczywiście tak. Jakkolwiek skala już działania lotniska jest na tyle duża. Przypomnę, że w tym roku będziemy mieli blisko 3 miliony pasażerów, dokładnie ponad 2 miliony 800. Tych rejsów jest, przylotów, odlotów jest po kilkadziesiąt dziennie. W związku z tym te fale przylotowe czy odlotowe już są na tyle gęste, że w zasadzie cały czas jest ruch. Ale zdiagnozowaliśmy dokładnie, że między mniej więcej 10 a 15, 16 mamy szczególnie duży ruch na lotnisku ze względu na to, że występują zarówno fale przylotowe, jak i odlotowe. Wiadomo, że rano samoloty głównie odlatują, te, które nocowały, te, które bazują na lotnisku, w tej fali porannej raczej w zasadzie tylko odlatują. W fali wieczornej tylko przylatują na bazowanie, na nocleg. Natomiast w tych godzinach właśnie w ciągu dnia mamy ruch w dwie strony i to z punktu widzenia biznesu, jakim jest operowanie takim połączeniem, jest szczególnie atrakcyjny czas. I sądzę, że po tym okresie obserwacji nastąpi po prostu zwiększenie ilości rejsów, zwiększenie częstotliwości do co 20, co 25 minut, ponieważ potencjał ze strony pasażerów w tym okresie właśnie jest największy. To dziękuję za tę odpowiedź, no bo po części rzeczywiście już pan prezes to zapowiedział, że skoro powiększenie tej siatki połączeń, no to te godziny pewnie będą bardzo szczególne, bo to jest tak, że rozumiem, organizujecie państwo transfery, które kursują po prostu zgodnie z rozkładem lotów. A co z samą kadrą, ludźmi, którzy też te autobusy obsługują, kwalifikacje personelu? To jest tak, że myślicie państwo w kategoriach, nie wiem, zgaduję, bezpieczeństwa na przykład? Na pewno kategoria bezpieczeństwa, na pewno także kategoria jakby łatwości obsługi, zwłaszcza z tym specyficznym pasażerem lotniska, często anglojęzycznym czy obcojęzycznym, także tutaj dokonaliśmy wyboru takiej najlepszej grupy naszych kierowców, którzy jakby są w stanie zagwarantować jak najlepszy standard obsługi pasażerów. Tak jak pan redaktor wspomniał, organizacja takich przedsięwzięć to sztab ludzi, ale myślę, że akurat nasze dwa sztaby, sztabu Portu Lotniczego i Polbusu, bardzo dobrze wcześniej sprawdziły się już w boju, gdyż kilkakrotnie mieliśmy okazję odbierać, witać tutaj na lotnisku żołnierzy amerykańskich, którzy tutaj lądowali. I myślę, to był taki dobry bojowy test, także
bardzo wymagającego, specyficznego pasażera, to się sprawdziło i dzięki temu, myślę, ta współpraca tak fajnie teraz wygląda. No tak, sami Amerykanie oczywiście jakoś tak nieszczęśliwie się składają na tych naszych polskich drogach, odnaleźć się nie mogą, więc kto wie, czy faktycznie lepiej to też nie jest jakaś podpowiedź. To tak na marginesie pół żartu, ale no rozumiemy, że oczywiście sama flota również, panie prezesie, poddawana jest w takim razie takim regularnym i rygorystycznym przeglądom technicznym, bo tak. O samoloty nie pytam, to wiemy. To bez względu, jakby tutaj mamy specjalnie uruchomioną nocną służbę naszych mechaników, którzy te auta przeglądają, gdyż one tak naprawdę rozpoczynają pracę o godzinie 3.20 nad ranem, kończą około 2.00, więc ten czas na przegląd jest krótki, ale jest specjalna służba, która dba o to, żeby bezpieczeństwo pasażerów było zawsze na najwyższym poziomie. Zostawmy w takim razie temat tego nowego połączenia na rzecz tego, co dzieje się rzeczywiście nad wrocławskim niebem. Panie prezesie, pan w ostatnich dniach powiedział, że bardzo mocno państwo zabiegaliście o te linie, które nam bardzo dobrze funkcjonują do Curychu. Chciałem zapytać pana prezesa, jak to przez te ostatnie dni, tygodnie nam się zadziało. No, wszystko funkcjonuje na 100%. Super. Powyżej oczekiwań samoloty, szczególnie mamy 3 rejsy w tygodniu, więc można detalicznie oglądać poniedziałki, środy i piątki. Szczególnie te rejsy w poniedziałki i piątki pokazują, że był to strzał w dziesiątkę. Wypełnienie sięga 100%. Miejsc zaczyna brakować, a lata, przypomnę, bardzo fajny, nowoczesny model samolotu ze 125 miejscami na pokładzie. No i wypełnienia po 119, po 120. Także naprawdę jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. Środowe rejsy są troszeczkę mniej wypełnione, ale też tam lata trochę inny model samolotu, trochę mniejszy, także wszystko jest jakby uszyte na miarę. Jesteśmy naprawdę zadowoleni, bardzo, bardzo dumni z tego, że ta współpraca ruszyła, no ale to jest początek, nowy początek sezonu zimowego, który nastąpił na przełomie października, listopada. Oprócz tego ruszyło 8 kierunków ze strony Ryanaira, 8 nowych, tak atrakcyjnych jak Sycylia, która cieszy się dzisiaj no, niesamowitym wzięciem. To ja jestem w szoku, wiem, że tam temperatury o tej porze roku to jest kilkanaście stopni, ale okazało się, że dobrze dobrane znowu dni operowania, piątki i poniedziałki powodują, że widzimy tam ruch i nasz na Sycylię, na taki przedłużony weekend, ale co ciekawe, na pokładach widzimy masę Włochów. Masa Sycylijczyków na weekend przyjeżdża do Wrocławia. Także mamy takie ciekawostki, które no, troszkę ze zdumieniem obserwujemy i cieszymy się, bo to oznacza sukces połączenia, to oznacza, że przewoźnik w tempo, w punkt uruchomił je. Wszystkich dziwiło, że w sezonie zimowym, a nie w sezonie letnim, a jednak się okazało to sukcesem. Rzeczywiście Sycylia tam w tle jeszcze od Curychu, jak pan prezes wspomniał, to faktycznie bardzo oryginalny samolot, ten Bombardier CS-100. W tle również warto nieraz nawet na same lotnisko podjechać, zobaczyć. Przyznam, że znam biznesmenów, ludzi, którzy często latają na trasach europejskich. Byli do tej pory klientami Lufthansa, czy Lotu, czy SAS-u. I w tej chwili specjalnie przekierowali te odlaty lotów gdzieś tam do Madrytu czy do innych centrów. To i może specjalnie taksówkę porzucą na rzecz autobusu. Żeby polecieć właśnie przez Curych, dotknąć tego Bombardiera, który rzeczywiście wygląda i funkcjonuje znakomicie. Powiedział pan prezes o Sycylii, ja za chwilkę jeszcze podpytam o Zanzibar, ale jeszcze w tle, panie prezesie, wydaje mi się, jak popatrzymy na to, co się dzieje z Curychem, to przecież od sezonu zimowego Lufthansa również zwiększyła liczbę rejsów na trasie z Wrocławia do Frankfurtu nad Menem i również tam też te połączenia wzrosły. Dopytuję o to nieprzypadkowo, bo dużo właśnie mówiliśmy o tych połączeniach na linii Polska-Szwajcaria, a tutaj przecież też się chyba dobrze zadziało z samym Frankfurtem. Wystarczy wsiąść do samochodu i zobaczyć, co się dzieje we Wrocławiu od strony takiej inwestycyjnej czy biznesowej. Tak? Co chwilę w gazecie czytamy o tym, że kolejne koncerny otwierają tutaj swoje oddziały czy swoje siedziby. Biznes wrocławski, biznes międzynarodowy ulokowany we Wrocławiu po prostu potrzebował tych miejsc w samolotach i te miejsca szczęśliwie od tego sezonu zimowego po prostu się znalazły. Obydwa te połączenia nowe i Curych i czwarte dzienne połączenie do Frankfurtu wypełnione są, bywają dni, kiedy nie da się już kupić biletu, bo wszystkie połączenia
i międzynarodowe, i krajowe są wypełnione do ostatniego miejsca, to potwierdza tezę, z którą poszliśmy do przewoźników, że jest potencjał, że jest zapotrzebowanie i że ryzyko związane z uruchomieniem takiego połączenia, tak, tu koledzy podjęli ryzyko związane z uruchomieniem połączenia autobusowego, no i ryzykują, tak, czy się autobusy wypełnią pasażerami, czy nie. Podobnie z liniami lotniczymi. To jest duże ryzyko, jakie podejmują linie lotnicze, olbrzymie koszty. No i naszą rolą jako lotniska jest no, poddać takie informacje, przekonać, że to ryzyko nie jest tak duże, że warto je podjąć. No i dzisiaj widzimy, że warto było je podjąć, bo wyniki tych połączeń no są bardzo optymistyczne. To tak naprawdę bardzo króciutko na koniec naszej rozmowy. Panie prezesie, chciałem zapytać, bo przed nami oczywiście okres świąteczny, bożonarodzeniowy, to siłą rzeczy zawsze liczba podróżujących na maksa będzie wypełniona, jak popatrzymy o zabugowane bilety. Zanzibar na styczeń Państwo zapowiadacie. To też będzie jakiś test malutki? No wiadomo, jak tak zima, króciutko. Święta, no to trzeba jechać na Zanzibar. To jest oczywistość. Pierwsze tak dalekie połączenie bezpośrednie z Wrocławia cieszy się olbrzymią popularnością. Już w tej chwili, tak jak widzę, wyniki sprzedażowe są naprawdę nastrajają optymistycznie. Znowu, wrocławianie potrzebowali takiego połączenia. Tur operator Itaka zaryzykowało taki projekt i dzisiaj wierzę w to, że będzie on zakończony pełnym sukcesem. To jest naprawdę fajna, niedroga oferta. Bardzo panu dziękuję za przybycie do studia. Mam nadzieję, że również tym pasażerom z Dolnego Śląska, którzy właśnie w tym okresie bożonarodzeniowym będą planowali wyloty z Wrocławia, w jakiś sposób chociaż pomogliśmy tymi informacjami. Dziękujemy, wesołych świąt we Wrocławiu i na Zanzibarze. Również dziękuję. Krzysztof Balewajder, prezes zarządu Polbus PKS, a także Dariusz Kuś, prezes zarządu portu lotniczego Wrocław S.A. byli moimi państwa gośćmi w dzisiejszej rozmowie Dnia Echo 24. Do zobaczenia. Dziękujemy.